Wydaje się, że takim centralnym tematem tego fragmentu Ewangelii jest wiara. Powiedziałbym wiara w dwóch odsłonach. Wiara Jezusa i wiara w Jezusa. Bo oczywiście mamy tutaj całą taką dosyć malowniczą, bym powiedział, scenę, gdzie Jezus chodzi po jeziorze, Piotr tam rzuca się, tonie. I oczywiście to przyciąga jakoś naszą uwagę, ale chciałbym zacząć od tej kwestii wiary Jezusa, od tego, co może nam umknąć. Ten pierwszy akapit tego fragmentu jest poświęcony Jezusowi właśnie. Jezusowi, który się modli, który idzie sam jeden na górę, w jakieś takie ustronne miejsce, uczniów odprawia i idzie tam, aby się modlić. Zapadł wieczór, on tam ciągle jest. Dopiero przy uczniach pojawia się, jak pisze ewangelista, o której? O czwartej straży nocnej. To są tak mniej więcej godziny trzecia, między trzecią a szóstą. Czyli modli się długo, modli się intensywnie, modli się w samotności. I no, jeżeli patrzymy na wiarę Jezusa, to raczej nie mamy żadnych wątpliwości co do Jego wiary, co do tego, że Jezus jest człowiekiem absolutnie wierzącym. Może nas dziwić to, że Chrystus sam człowiek, Bóg człowiek, potrzebuje też modlitwy. To nie jest jeden raz, kiedy ewangeliści zapiszą, że Jezus się modli, ale to nie może nam jakoś umknąć. Wydaje się, że nie możemy tego potraktować jako takiej oczywistości. Musimy o tym zawsze pamiętać. My jako uczniowie Chrystusa, którzy mamy Go naśladować, skoro Jezus się modlił, to my tym bardziej musimy być ludźmi modlitwy. To jest niesłychanie ważne w przeżywaniu naszej wiary. No i druga odsłona właśnie, to jest wiara uczniów, wiara w Jezusa. Cała ta scena oczywiście ma doprowadzić, ma pokazać, że Jezus jest nie tylko człowiekiem, ale jest, no właśnie, Synem Bożym. Jest tym, który ma moc, który ma władzę nad żywiołami. W dosłownym znaczeniu, jeżeli odczytamy tę scenę również tak symbolicznie, duchowo, no to wiemy, że morze w wierzeniach ówczesnych Jezusowi było symbolem, no, demonów, siedliska, było mieszkaniem zła. Więc Jezus ma tutaj nie tylko moc nad tym, nad żywiołami, nad przyrodą, ale też jest ukazany jako ten, który ma tutaj moc nad siłami zła. Przychodzi z pomocą Piotrowi. Ta wiara uczniów w Jezusa, no, jest taką wiarą bardzo chwiejną. Jest wiarą, która jest tam jakoś wypróbowana przy Jezusie, ale zwróćcie proszę uwagę, że już pomijam taki dosyć, no, irracjonalny pomysł Piotra, żeby w jakiś sposób zwraca się do Jezusa: Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Dziwne zachowanie, ale to pomijam. Natomiast zwróćcie proszę uwagę, że Piotr zaczyna tonąć, kiedy był coraz bliżej Jezusa. Myślę, że to jest duża nauka dla nas, żebyśmy potraktowali to jakoś poważnie, bo popatrzcie, my jesteśmy ludźmi wiary, jesteśmy tutaj, modlimy się, jesteśmy na Eucharystii, pewnie przytłaczająca większość z nas regularnie, możemy powiedzieć, jesteśmy blisko Jezusa. Ale to nie jest gwarancja tego, że nasza wiara będzie zawsze stabilna, że nic się w naszej wierze nie wydarzy. My musimy dbać o tę naszą wiarę, musimy ją pielęgnować. Bo z sakramentami może być tak, że wkradnie się jakaś rutyna, że albo będziemy przystępować do sakramentów bez wiary, z przyzwyczajenia, jako będziemy traktować te sakramenty tylko jako znak. To, co jest niesłychanie ważne,
właśnie to jest nasza wiara, o którą trzeba dbać, którą trzeba pielęgnować, która sama z siebie tak po prostu się nie ostoi. O tę wiarę musimy się zatroszczyć. W jaki sposób? No, ucząc się od Chrystusa, musimy stać się ludźmi modlitwy, musimy stać się ludźmi gorącej modlitwy, musimy tę modlitwę potraktować na poważnie. Jeżeli Jezus potrzebował, Bóg człowiek, jeżeli Jezus potrzebował godzinami się modlić na osobności, to jest to dla nas bardzo wymowny przykład. Mamy w ciągu doby pewnie wiele takich chwil, gdzie możemy je wykorzystać na modlitwę i tu się przeżegnamy, tam wzniesiemy jakąś modlitwę do Pana Boga, krótszą, dłuższą. Przyjdziemy na mszę, może przy sprzyjających okolicznościach sięgniemy do Pisma Świętego. Wszystko w porządku, ale dbajmy też o tę modlitwę, żeby to była faktycznie głęboka modlitwa. Nie żałujmy czasu dla Pana Boga, nie żałujmy czasu na indywidualną modlitwę, żeby to był też taki coś solidnego. Wtedy nasza wiara będzie jakoś umacniana, bo bez tego ona będzie chwiejna. Kiedy przychodzą pokusy, kiedy to zło nas jakoś wciąga, różne sprawy tego świata, kiedy nas pochłaniają, to musimy wołać do Chrystusa: Panie, ratuj, Panie, pomóż, bądź dla mnie umocnieniem, bądź siłą. To jest modlitwa. Jezus czuwa nad nami, nie odmawia nam swojej łaski, ale my też w takiej dużej świadomości musimy się do Niego zwracać. Musimy być ludźmi modlitwy, głębokiej, regularnej modlitwy. Wtedy nasza wiara się ostoi. Amen.